Dobry, proszę Państwa, chyba mnie widać jest, ale chyba niekoniecznie. Zobaczymy, bo coś Facebook na razie mnie blokuje. Jesteśmy, proszę Państwa, już chyba widoczni. Więc proszę Państwa. Witam, zobaczymy jak tutaj będzie oglądalność. Mam nadzieję, że zaraz ikonka zostanie powiększona na maksa. No, 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 no dobra, już, już idzie, idzie dobrze. Dzień dobry, proszę Państwa. Jedziemy dalej z powodu, cóż chyba za... zasięg nam... Zaraz chyba nam powróci się, zobaczymy jak to będzie wyglądało z dostępnością na Facebooku. Facebook bardzo lubi zaskakiwać, ale niestety i nasze rządy, kiedy właśnie można by, można naprawdę kochać lub kogoś nienawidzieć, ale to, że się oszukało swoich wyborców, to jest gehenna. Jak to się mówi, Andrzej Duda niby czyni cuda, a zawetował ustawę Lex TVN. To jest właśnie takie moje rozważenie na ten temat Andrzeja Dudę. Czemu wyglądasz jak kret? Aha, jak się tak pisze. No, no tak. A gdzie masz po... Mi się wydaje, że to jest lepsze. Ale zobaczymy. No, powinno być to dobrze wyświetlenie, bo już jest trochę lepiej. Proszę Państwa, mamy małe... Jeżeli jest jakiś problem techniczny, proszę pisać... No tak, faktycznie. Lepiej się poczesałem i jak zwykle ten. Ale ten... jak kret. No, proszę Państwa, dzisiaj właśnie, o, tutaj raz 4, raz 2. Światło chyba powinno być dobre, bo tak mi się wydaje, że jest w miarę dobre. Jeżeli nie, no to jeszcze wyciągnę z światła tego. No, ale tak jak mówię, nie zajmuję czasu i w ogóle najważniejsze jest Państwa czas. No, na razie było po piątce, może przyjdą nasi kochani hejterzy. Proszę wysyłać w grupach, co się dzieje, co się wydarzyło i jak to w ogóle wygląda. Znowu ktoś mnie oznaczył. Dziękuję za oznaczenie mnie bez wielkiego wysiłku. Tak jak mówiłem, Lex TVN został zawetowany przez Andrzeja Judę. Co jeszcze PiS musi zrobić, żeby tych właśnie pajaców, kretynów, bo inaczej już nie można by to nazwać. Nie można by nazwać tego wszystkiego, jak to się nazywa, co się wydarzyło w sprawie tego wszystkiego z tym, co PiS właśnie nam zafundował. Zagłosował przeciwko... Każdy ma prawo uważać, co uważać, jeżeli chodzi o niektóre osoby. To jest święte prawo uważania, ale ustawy były jako takie w miarę konkretne. Chodzi o ustawę stop aborcji i chodzi o ustawę stop 1449. Zostały odrzucone przez PiS. Tak jak stop aborcji wcześniej było odrzucone przez PiS w 2016 roku,
To już można by to nazwać wręcz chamskie. Według tego, co zrobił właśnie Jarosław Kaczyński z Dudą i Ziobrą na czele. Ziobra, taki konserwatysta, jest przeciwko ustawie stop aborcji. Bardzo śmieszne. Jeszcze nazwij się po prostu ultrakonserwatystą. To po prostu będziemy się rypać ile trzeba. Powinno być dobre oświetlenie, ale w miarę zobaczymy. Jeżeli nie, no to jeszcze wezmę ze starego domu, wezmę lampki. Zobaczcie, nie próbują zamknąć. Za niedługi czas mnie już nie będzie. Oni takich ludzi jak Lempart, jak Zrazem, jak Donald Tusk, jak Frasyniuk, i jak jeszcze inne osoby, jak Olszański, który właśnie cieszył się, że pobił starsz, że jego kamraci pobili starszą osobę. Normalnie powinien się z tego tak ucieszyć pan Olszański, że powinien po prostu dać im jeszcze medal, że napadają starsze osoby. Nieważne, kto jakie ma poglądy. Znowu się zaczyna. Kurde, te nety są naprawdę. Oni skąd je biorą, te nety? Ale to nieważne. Trzeba brać 3 razy 2. Donald Tusk, który nie został osądzony. Taki jest PiS. PiS tylko prawicę. Daniel Kubik? Mogę być i ja następny. Kto wie? I co? I będziemy tutaj stać i nic nie robić, tylko bla 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 bla. Żeby powrócić do starego. A ja szczerze, proszę Państwa, ja nie mam zamiaru powracać do starego, bo nie było dobrze, a jeszcze jest jeszcze gorzej. Po co mam wracać do czegoś dawnego, które i tak mnie gnębiło, może mniej, a teraz mnie gnębią jeszcze bardziej. Ja chcę, żeby był coś nowego. Coś bardzo nowego, żeby przestało to nas gnębić. Ale sam przecież Donald Tusk chce wrócić do władzy. I pod tym względem ja nie chcę wracać do czegoś starego. Starego, co zrobił Donald Tusk, co zrobił później Szydło z Morawieckim i robią nadal, to fakt, jeszcze gorzej. Ale to by i tak by robili te same rzeczy. Korona panika jest tylko do tego. A reszta, ludzie, naprawdę, obudźta się. Spacerki nic nie dają. Spacerki to można sobie pospacerować, jeżeli ten. Trzeba naprawdę działać. A nie tylko spacerki. No tak, ja mogę sam sobie pospacerować i mogę robić to samemu. Oczywiście. Przypomnijmy sobie Brola, Meszko. Jeszcze osobę z Rumunii, która umarła głodową śmiercią. Tomasz Sapiela jest więźniem też politycznym, a nikt nie ma zamiaru mu pomagać, oprócz tam nielicznych osób i mnie. Tak jak za Platformę Obywatelską, jak za SLD, która się zmieniła na nową lewicę, ja bym dał im nazwę Nowe Lewaki. Zobaczcie, młodych ludzi dają albo do wariatkowa, albo do więzienia, albo do jakichś ośrodków, tylko dlatego, że walczą o Polskę. I to jest bardzo ciekawe, że zdeparowana młodzież tak, młodzież, która walczy o Polskę, nie. Która jest pro-life, też nie. I to jest bardzo ciekawe, jakim to trzeba być ciekawym człowiekiem, żeby nazwać ten rząd prawicowy, narodowy, nacjonalistyczny.
To chyba trzeba być, to trzeba być chyba zerem. Zerem, takim zerem, że oni są zerami. Nie wykonałem żadnego masońskiego ruchu, tylko pokazałem zero. No mogę tak jeszcze pokazać zero, ale nie wiem po co bym miał. Ale to jest zero. Oni są zerem. Oni byli, są i będą zerami. Ci, którzy uważają, o, PiS jest prawicowy, aha, to Ziemia, to nie wiem, jak sobie uważasz, że Ziemia jest kwadratowa, może taka trójkątna, może przekątna. Zobaczcie. Kobiety, które mówią takie ele Pułkowskie, o Ewe, jakiś tam Olzek, chyba tak, Olzek. Mówią, że trzeba walczyć o Polskę, a one same, do facetów, którzy mówią, że ktoś kocha, to jest źle, bo jest narodowcem, bla, 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 nacjonalistą, a one się uważają za konserwatystki. Głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość im wyprało mózgi. Ale oczywiście może będą bić jak kamraci, może nawet już oskarżam, bo jak, bo ja się zastanawiam, Gosiu, Asiu, Jaroszkowe, czy wy naprawdę to robicie z dobrego serca, że chcecie, żeby Polska była niepodległa? Mam taką nadzieję. Ale wasza mama jak zwykle musi powiedzieć, chyba jak już i tak mi już wszystko jedno, to trzeba to powiedzieć, tak jak ona powiedziała to przy mnie, ona jest za młoda. Czyli jak ma dowód, czekajcie, jak ma dowód, to ona i tak jest za młoda. Nie może podejmować decyzji, bo jest za młoda. A ona jest za stara, żeby podejmować decyzje. Jeżeli matki tak manipulują, to właśnie ja się nie dziwię, czemu covidoza była po roku 1945 przez niejakiego akwarelistę Adolfa Hitlera, który właśnie zniszczył nasz piękny świat. To właśnie jeszcze dobijając ten piękny świat, pan Stalin i pan zapomniałem ich, kurde. Premier Wielkiej Brytanii i prezydent Stanów Zjednoczonych musieli dorzucić swoich 5 groszy. Zniszczyć rodzinę, zniszczyć tego wszystkiego. I wy się właśnie tak zachowujecie. Ja mówię tutaj do starszych pań, bo te młode dziewczyny, to jeżeli ktoś daje propozycję, to jest taka trochę dziwna propozycja. Są za młode, tak. Gosi, Asi, Jaroszkowych mama tak mówi. Może jeszcze będą się bić i pobiją takie panie starsze, pobiją jakiegoś dyktata. A, Borys. Ale już uczesany. No widzicie, jestem uczesany. No. I co wy osiągacie? Co wy chcecie osiągnąć? Chcecie osiągnąć tylko dla dobra dziewczyn? Czy pani chce osiągnąć dla dobra dziewczyn? Czy chce pani je kontrolować jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Lenin i pan Trocki, którego tam nie. Może zamiast pani iść do konserwatywy społeczeństwa, to może niech pani pójdzie tam do tych komunistów, panów Olszański, pan Osadowski, który po prostu cieszą się, jak pobity został starszy człowiek. Jeszcze jakby go, broń Boże, jakby biseksualnego, to on był po prostu by klaskał i by był happy. No tak, najlepiej młodych aresztować, nie aresztować, wszystkich aresztować. Będziemy w obozach, ostatni będziemy gasić światło. No to jest najważniejsze.
O to im chodzi. Manipulacje, niszczenie rodzin, homoseksualizm, zabawy barabara, zniszczenie rodziny. To jest dla nich priorytet. Tak jak dla Józefa Stalina, Lenina, ale i panów tutaj, którzy po prostu wygrali z Hitlerem, czyli Churchill i panów i ówczesnego pana prezydenta USA i tego wcześniejszego, który po prostu musiał zniszczyć Japonię, dając bomby na Hiroshimę i Nagasaki. Bardzo to szlachetny, na niewinnych ludzi. Zniszczyć to wszystko. Oni nic nie mają dobrego. I skąd się wziął nagle koronawirus? A wiecie, proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że koronawirus miał tylko być do manipulacji osób. Prawdopodobnie. Albo miał być po prostu niszczycielskim koronawirusem, sponsorowanym przez Stany Zjednoczone Ameryki, ale coś im nie wyszło. Znaczy wszystko, wszystkie teorie, wszystko co jest, jest na pewno tak, że wszystko może zostać potwierdzone w tej kwestii. Bo jakim cudem na bardzo, 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 wręcz powiem bardzo, chorobę, którą by nawet nie powaliło małego królika, a nawet i dziadka, który jeździ na wózku, nagle wszyscy uciekają, boją się i tak dalej. Pani przeszła tutaj, jak ja byłem bez maseczki, pani z maską przeszła na drugą stronę, bojąc się koronę paniki. Jeszcze zaraz będą w kombinezonach. A może jeszcze Gobinzen albo przebraniu NASA. Polecam. Jeszcze się bardziej poduście. Oczywiście. Wolny wybór. Dla mnie możesz kibel tam nosić na tej twojej twarzy i możesz się dusić. Twój wybór. Tylko mnie nie zmuszaj. Jeżeli ludzie nie umierają na ulicy. Pokażcie mi chociaż jedną osobę, która nagle padła na koronawirus. I zaczęła się dusić. To wam zapłacę 1 000 000 zł. Nakręćcie to. To jest taki absurd absurdów. Normalnie świrowanie doprowadzało co wcześniej. Na ślub za młoda, na dzieci za młoda, ale już do pracy sam raz. Dobra, uczenie się to jest inna kwestia. Do pracy sam raz. To jest sam raz. A jak to? No przecież od 16 roku życia nie możesz mieć swobodnej pracy. Ale już od 18 możesz mieć. Więc jeżeli byśmy naprawdę potraktowali je jako małe dzieci, ale wiadomo, że mamusia musi powiedzieć za wcześnie, a ty jesteś Bogiem, Chrystusem, naukowcem, księdzem, kimkolwiek, żeby tak to stwierdzić, ja nawet stwierdzam, że to bredzisz, to jest głupota. Że ty przysługujesz się panu Donaldowi Tuskowi, Hołowni, Czarzastemu, Millerowi, Antifie, Lempart, Majce Staśko. Jeszcze bym mógł wymieniać wszystkich, od Margotów aż po Conchity Rice. Jeszcze brakuje, ja naprawdę, ja już zaczynam myśleć, że te matki mają mnie po kolei w głowie. I je trzeba naprawdę dać do takiego ośrodka osobobnienia. Bo jeżeli kobieta może pracować, a tutaj nie może mieć dzieci i męża,
Nie uważałem za wariata, a je to jest, no, to jest bardzo mądry relikt. No jak za młoda. A na seks tak, to już sam raz, ale tak do ślubu, do żenku to za młoda. Na aborcję to już sam raz, ale do żenku i ten nie dzieci to za młoda. Pani mamo, pani Gosi i Asi Jaroszek, czy pani tak uważa? Bo jeżeli tak, to pani jest, to ja bym panią porównał do Adolfa Hitlera i do Donalda Tuska, a nawet do Józefa Stalina czy pana Lenina. Bo wszyscy tak powiedzą, ale przecież, ale co, przecież my mamy socjal płacić? Wiranie z tym nie mają problemu. Niskie podatki, socjal ten. Dla matek. Pracę, uchudobnienia. Minister przecież Iranu ma dzieci. Ale nie najważniejsze. Wszystkie mówią, my nie chcemy dzieci z zespołem Downa. Jak najwcześniej bierz. Bierz dzieci. Myśl o tym już w samym ten. 18, 20 lat. No jeżeli chcesz jeszcze trochę poczekać, to tak. A nie tak, że my będziemy mieli armię. Dobra, okej, ktoś powie, ale przecież znam osoby, które 19-20 lat. Bo ja jestem lekarzem. Znaczy, ja nie jestem lekarzem, to już mówię. Ja się uczyłem w szkole medycznej. I to przecież jest jasne. Jak wypicie herbaty, że przecież nie zjesz herbatę. Tak? Wypijesz ją. To jest tak proste. I to jest tak do przykalkulowania, że przecież stres, palenie papierosów, picie kawy, picie energetyków, używanie antykoncepcji na wczesnym etapie. Znaczy, no tak, używanie, no tak, 2-3 dni przed stosunkiem. GMO, niezdrowa żywność. Już chyba bym mógł wszystko wymienić. Glifosat. Jeszcze jak ja bym wymieniał, to bym wam chyba wszystko wymienił. No i to ty, jeżeli chcesz mieć bobasę, to wtedy ten. Możesz tak to zrobić. Unikaj tych rzeczy. No wiadomo, że lepiej by było protestować, ale przecież panie feministki nie będą protestować. I nie będą mówić, że jest nieświeże powietrze, tylko będą mówić, że jest nagle ociepienie klimatu. Tylko jakąś nie widzę tego nagłego ocieplenia klimatu. Zimno mi jest. Może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego jest nagłe ocieplenie klimatu? Zmiany klimatyczne jakąś nie widzę, nie wiem. Nie widzę, żebym miał tutaj pustynię. Ja chciałbym już mieć pustynię. Jest, mówi się po polsku. Zanieczyszczenie. Nie CO2. Nie to wszystko. No sąsiad z góry mówi, że właśnie, że jak byle co pokażę, to jestem masonem i szatanistą. I najgorszym. Jeżeli bym używał takich rąk. No. Waldemar Juszków się nazywa tam na górze. Czasami hałasuje. Więc widzicie, ja mogę sobie mieszkanie załatwić jakąś, mogę ten. Ja przecież z narzeczoną mieszkałem. Jakoś było spokojniej tutaj. Panowie masoni jakoś nie lubią. Mamuśkę jakąś muszą mieć adrenalinę. Mam dobry bardzo przepis na adrenalinę. Wiecie jaki? Morsowanie. To jest naprawdę morsowanie przy chodzeniu bardzo dobre, jeżeli masz się kogoś bardzo dobrego. No właśnie, korona było wcześniej gorzej, teraz jest jeszcze gorzej. Kurde macie, czekajcie właśnie może zobaczę jakie komentarze by tutaj dać. No właśnie tam czytam wszystko ten. No nawet tam. Nawet jakaś tam baba mi tam mówi. No bo
Jak ja używam kochać kogoś, no chyba nie uprawiam z nią seksu nagle. Ale nie, dla niej to jest po prostu stosunek. To co, to nie można kochać, to trzeba wręcz nienawidzieć, bić kobietę, gwałcić, wyrywać jej zęby. Nie wiem, masoneria już takim im wyprała mózg? Wszystko z seksem się kojarzy. O, super. To ja nie wiem, to jak ja przytulam kota, to już według tego to jest seks, tak? Teraz zobaczymy wiadomości. Może pan wreszcie Olszański powie jeszcze, żeby mnie wytłuc na śmierć. Ale zamknąć. Nie, to powinno się, ale panią Lempart, pana Olszańskiego to nie, bo się boją. Za to, że spalił książeczkę. On miał chyba tyle zrobił przestępstw, że już nawet kurde pobił pana Zbyszka Stonogę. No nie, przepraszam, Zbyszek Stonoga jeszcze nie pobił. Jeszcze się nie udało go pobić. Jeszcze się nie załatwił na kota prezesa, pan Olszański. Poczekajmy, może trzeba go dopingować, może się to uda. Tutaj, że kochają tak PiS, że jest taki konserwatywny, że jest za aborcją, za ustawą 447, za ustawą 1449, że jest za paradami równości, za masonerią. Oj Boże, PiS to jest, nie wiem co te dewotki po prostu ten. Czy wy w ogóle wiecie co to jest prawica? Tak jak mi jakiś tam Adam mnie wyzywa. Bo prawica się zmieniła, aha. Czyli już tak, czyli nie masz Ojcze Nasz. Ja już nie wiem, ja nie chcę iść do piekła, bo ja bym powiedział jak to by było inaczej. Może powiedzcie jak to by było. No. Jakby to by było inaczej, według tego? To jak się to ma nazywać? No, jak to nazwać inaczej? Teraz muszę napisać SMS-a. No nie wiem, bo dajcie, podpowiedzcie mi, jak się to ma nazywać, według tego? No właśnie. Jak się to ma nazywać? Bo ja nie wiem, bo według tego fajansa, jakiegoś tam Adama, konserwatyzm się zmienia, aha, czyli według niego to już nie w ubraniach, tylko na golasa w każdej świątyni powinno się chodzić, bo ja nie wiem. Zmieniło się coś w kościele katolickim, bo ja nie jestem katolikiem, może protestanckim. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Ja tam nie przychodzę ostatnio. No nie wiem, no proszę państwa, no musicie mnie uświadomić. Gdzie ja żyję po prostu, że ktoś mi mówił, ale teraz się konserwatyzm zmienił. Czyli dla niego Duda jakby to nawet zrobił to z dzieckiem, to dla niego to kurde to Duda to jest wielkim konserwatystą po prostu. Aj waj po prostu według jego myślenia. Kurde, skąd się tacy ludzie biorą? Bo chyba naprawdę z Marsa. Na pewno jego rodzice byli tak mądrzy, że go kurde ten opuścili. Ja czasami rozumiem. I tutaj chcę powiedzieć tutaj wszystkim, że ja ich rozumiem i chcę ich zrozumieć, chcę te mamy zrozumieć i tak dalej, ale dajcie trochę wolności. Jest dorosła, niech idzie przez siebie, idzie do świata. To normalne, że mama się ma prawo martwić, no przecież ja rozumiem. No nie wiem, ale... No już nawet muszę chyba zmienić, będzie zaraz nowomowa. No jak ja cokolwiek powiem, to zaraz będzie to tak, że normalnie, nie wiem, będę żył w Marcie jakimś, kurde.
Może faktycznie niech mnie dopierdla, kurde, schowają, bo tutaj to jest dramat. Młodych ludzi, ten, jak wyciągają ich z protestu, aresztują, poszukują, kurde, co się dzieje? W jakim ja kraju żyję? W Polin właśnie żyję. W tym kraju. Polin. Stworzony przez Platformę i przez PiS. I przez Lewicę. Na pewno wiem, dlaczego pan Duda zawetował. Bo jakby to podpisał, to bym musiał mieszkać z pingwinami z Madagaskaru. Albo na Antarktydzie. Bo jak już widzi, że on się lud się wkurza, to chyba już jemu nie zależy na tej władzy w Polsce. I dlatego on woli przyjechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki, już lizać dupę Joe Bidenkowi. Ze względu na to, że jakby nie miał gdzie uciec, to by go Polacy by go dorwali. A jakby go dorwali, to by naprawdę by się musiał pomodlić do Matki Boskiej. Znaczy, może do szatana, nie wiem, co on tam wierzy, w demony jakieś, kurde. No. Nie wiem, no naprawdę, no może już naprawdę, bo jak widzę tutaj PiSu, to PiS to jest świętość. Jak widziałem tych demonstrujących za TVN-em, to TVN to jest świętość. Zaraz kurde będzie tak, Kaczyński i Walter i będą się trzymać za ręce i będą się ludzie do nich modlić. Panie Walterze, panie Kaczyński, ratuj żeś tą Polin. Czy coś tam, już nie wiem jak to jak oni to nazwą. Dla nich to jest TVN, dla tych ludzi, którzy demonstrowali przeciwko Lex TVN-owi, to była taka świętość, że oni do tego TVN-u chyba się modlą. Oni wymieniają Ojcze Nasz. A do tego PiSu to tak ludzie się modlą, że już nie wiem, to jest jakiś dziwny podział. Na szczęście w mniejszości to jest. Bo jak to by było w większości, to by kurde, to by naprawdę, to by były kościoły z tym związane. To zamiast iść do kościoła katolickiego, do cerkwi prawosławnej, czy do kościoła protestanckiego, czy do świątyni, tam nie wiem, baptystów, czy kogoś tam, to byś szedł, kurde, to byś widział, kurde, jakiś kościoł, że ludzie idą do kościoła Jarosława Kaczyńskiego, albo pana Waltera, pod drugą osłoną. Kurde. To jakieś chore jest. No, jeszcze co? No, jeszcze bym dokuczył pani tutaj mamusie, mamu, ma, e, mamuś, ma, mamuśkę Gosi i Asi Jaroszek, bo pani mnie wkurzyła w tymi słowa, bo ona jest za młoda. No tak, to jest mały bobas i trzeba się nim zaopiekować, dać lizaczka, ten, może karmić piersią, bo już nie wiem, to dorosła kobieta i ten. No jest mnie to też wkurzyło z tym TVN-em, że wystąpiła. Chociaż wyglądam teraz jak Jean-Claude Van Damme, tylko w okularach. No będziemy gasić te światło, bo jak już widzę te społeczeństwo, to już dramat jest. Kibole, kurde, Olszańskiego atakują, kurde, starszego pana. Kurde, zaraz będzie. Zaraz będą krzyczeć, nie wiem jak to, mają w ogóle jakiś stadion, może będzie przed chałupą jego. Będą wszyscy krzyczeć coś tam, WKO, Olszanka jakaś, nie wiem, tam Olszan, no nawet stadionu nie mają. Ale pobili starszego osobę. Okej, okay. Zaraz pani powie, ale to przecież tamta Jaroszkowa, że przecież pani atakujesz mnie, a ojcem się nie zajmiesz. Ojciec to jest jeszcze, ich to jest jeszcze gorsze bydło. Bo zostawić dziewczyny, jak ja bym zostawił córkę, macie mi dać prawo w mordę i napluć mi na twarz. Ale w mordę porządnie, tak żebym się przewrócił. Możecie i napluć mi na twarz, albo na plecy. Jeszcze kopiąc mnie. Bo jakim to trzeba być bydłem społecznym? Nawet bydło ma więcej naprawdę. Jeszcze ten. Jeszcze kurde ten. Jeszcze brakowało, żeby ten. Żeby naprawdę, chyba nawet przeżyły trzęsienie ziemi. Z tego nie mogę zrozumieć. No tak, ale. Ten, najlepiej zniszczyć własną córkę. Dobra, ktoś powie, nie dawaj prywatnych spraw.
Daję. Nie wkurzajcie mnie. Wszyscy, nie wkurzajcie mnie. Jeżeli to by... Na pewno wierzę to bardzo, że te przypadki nie są odosobnione. Jak za komuny ogłupiali nam kobiety, to i teraz za żydokomuny, no w sumie to i to za żydokapitalizmu, też ogłupiają, też prycki dają, też wszystko robią, jak za komuny. Po prostu Duda, Duda, wam się nie uda. No właśnie, Duda, gdzie są te twoje cuda? Wziąłeś do gardła, wziąłeś wszystko, co Kaczyński miał do gardła? Duda, gdzie są te twoje cuda? Tam, gdzie słońce nie dochodzi? Dobra, jak będzie zero, to może skończę, bo mi się też już... Tylko cztery osoby. Nie mogłem właśnie ten... No właśnie, Duda, gdzie są te twoje cuda? Gdzie schowałeś? W gaciach? W majtkach? No bo nie wiem, nie mogę się zorientować. Właśnie, nie mogę czegoś pojąć i zrozumieć. I jeszcze bym powiedział parę grzechów. Co powiedziałaś o mojej mamie? Jak mnie obraziłaś? A ja ci wiele rzeczy załatwiłem. Nie mają aresztować. Bardzo śmieszne. Każdy policjant, który to zrobi, jest Żydem od razu. Ci, którzy tak robią, są Żydami, aborcjonistami. No jednak rodowód. Policja popierała aborcję wcześniej, jak powstawała i była sponsorowana przez Żydów i przez masonów. Rodowód, pamiętajcie, ich rodowód po prostu muszą iść z rodowodem. Nawet jakby byli homo, jakby tam musieli brać do buzi, to by brali, byle co. Nawet boję się co. Kaczyński. Ty kurde, ty lewaku z centrum, kurde, ty progresywny fajansie. No, Olszański, no tak, bardzo się cieszył, jak staruszka pobito. No, Sendecki cię na pewno pogłaskał po tej główce i po pupci. Tego kamrata, kurde, dawał jeszcze mu coś lepkiego na pewno. Kurde. Oni się nadają, kurde. Tylko nie wiem do czego. Nie znam takiego słowa. Nie wiem, nie znam takiego zawodu. Nie wiem, co oni przez życie by musieli robić. Panie Olszański. Pan już jest świnią i pan już naprawdę nawet gorzej niż świnia. Bo świnia to kurde, to się nie cieszy przy takich, ten, że się dziadka bije. Jest pan gorzej niż pan świnia, kurde. Grozicie z... chyba tak było. Nie pamiętam, czy to jest prawda, ale chyba Rybakowi ci kamraci cali. Kamraci, kurde. Kamraci. Kumraci. Cumraci. Chukraci. Tacy kamraci jesteście chyba piraci, jacy z Karaibów. Może i mnie pobijecie. Albo zrobicie już mi dobrze. Ja nie rozumiem. Wy jesteście takim gorzej niż bydło. Naprawdę. Naprawdę, ta ludzkość, ten Hitler, ten wasz kurde ukochany Adolf Hitler, ten wasz kurde największy kumrat na świecie, Józef Stalin, Lenin, Sierow, Targowica. Jeszcze na pewno Churchill i ten, i wszyscy prezydenci USA. To są kumraci. To są właśnie wasi, to jest Olszańskiego kumraci, tak. No, tak, najlepiej bić dziadków, bo jak będzie większy facet, no to się nie da. Albo młody.
Atakujecie kobiety, dziewczyny. Wy się niczym nie różnicie od takich margotów, od takich milicjantów z policji, od pisiorów, od lewaków w stylu Lempart, Majka Staśko. Mogę wam wymienić wam wszystko. Możecie mnie o wszystko oskarżyć, ale jeszcze raz powiem. Ja nigdy nikomu nic nie zrobiłem. I ja chciałbym jeszcze raz powtórzyć ten proces i ten. Bo naprawdę, chyba na to wychodzi, że Andrzej Duda i Jarosław Karakan Kaczyński rezygnuje z władzy. No bo przecież dlaczego zawetował Lex TVN? Nie ma innego wytłumaczenia u Dudy. Na pewno musiał rozmawiać z Kaczyńskim i on ma te świetne nagranie. Jak oni rozmawiają, żeby ten, no Kaczyński, Karakan też gdzieś musi uciec. Morawiecki tam był, no też musi uciec gdzieś Mateusz Morawiecki, no bo przecież oni tam trenują, ćwiczą razem z Trzaskowskim, razem z Donaldem Tuskiem. Zobaczymy, jak to pójdzie u reszty. Może jeszcze pani Jaraszkowa tam ucieknie, razem z Donaldem Tuskiem i panem Trzaskowskim. Oni się tam niczym nie różnią. Depopulacja rzecz dla nich święta. Aborcja jest dla nich taką świętością, że oni się nawet pod tym modlą. Pod tą aborcją i pod tym znakiem właśnie. Razem z Donaldem Tuskiem i panem Dudą. Pod tą aborcją i pod tym znakiem właśnie. Razem z Donaldem Tuskiem i panem Dudą. Takie wyrzutki społeczne są u władzy. W Senacie i w Sejmie. No. Nie wiem, jeżeli chodzi o Konfederację, bo tam ich nie sprawdzałem akurat. Ale takie wyrzutki, takie gnidy, takie wręcz można by powiedzieć kasta, która broni kasty sędziowskiej. Co oni osiągnęli? Do czego oni dążą? Jak można robić z nas albo wariatów, albo kryminalistów? Każdy psychiatra, policjant, który to robi, znęca się. To jest tak samo winny, jak ta Lempart, jak ci aborcjoniści, Parady Równości i pan Tyrynkiewicz i z panem Kaczyńskim, z Tuskiem, Hołownią, Czarzastym, Kosiniakiem, Kamyszem i Millerem. Niczym się nie różnią od Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i Lenina. Można by porównać do was wszystkich. Każdego policjanta, każdy psychiatra to jest lewak. Jest za aborcją, jest za paradami równości. Nie ma żadnych wyjątków, bo wy współpracujecie z tym systemem. Z tym systemem, który współpracuje pan Duda, pan Kaczyński, pan Donald Tusk i cała reszta Sejmu i Senatu. Nie wiem, z Konfederacją, no muszę naprawdę mieć czasami na to na uwagę, że trzeba mieć na to wszystko dowody. Ale taka gnidowość to mnie spotyka od 2014 roku. Takiej gnidy. I jeżeli ktoś mówi, że ja się cofnę, nie. Jeżeli jesteś antysystemowa, udowodnij mi to. Kochana matko córki. Nie patrz, kto jest w związku. Tylko jakich poglądów, jakie osoby i jakie ma wartości. Czy to prawosławny, katolik, buddysta, ateista, ktokolwiek. Nawet może być zwyczajnym chrześcijaninem. Bo znam różnych młodych osoby, które naprawdę są więcej warte niż ci wypucowani, kurde, myśliciele lewactwa i
kretynizmu. Mogę tylko jeszcze może dorzucę, bo tak tylko jest jedna osoba, ale przesyłajcie to. Niech każdy wie, że już mnie niedługo zamkną. Albo nie wiadomo, co się ze mną stanie. Albo może pójdę do lasu i mnie tam zastrzelą. Zobaczymy. Jeżeli nie będę żył, to ja pana i pani Jaroszkową będę wręcz jako duch nawiedzał. Śnijcie o mnie w tym roku. Życzę wam na to na święta. I ty, Karakanie, i ty, Tuskomanie, tak samo śnij o mnie. Żebyście wiedzieli, jak to jest. Żebym był w waszych koszmarach. Bo co wy robicie Polakom, że już normalnie nie wytrzymują psychicznie, to jest wręcz, można by powiedzieć, pożal się Boże. Ale nie będę tego przedłużał. Bo jeżeli one się nauczyły z tego, z tych gwałtów na wózkach, te mamuśki, które wychowywują swoje córki, wychowywały ideologię w ideologii i wychowują swoje córki, w której Związek Radziecki i Amerykanie gwałcili kobiety, były gwałcone wręcz 40 razy. I po prostu błagały nawet już o zastrzelenie ich, bo już nie mogły tego wytrzymać, bo to było wręcz tortura. To ja powiem tak, jesteście tak samo winni jak pan Kiszczak, jak pan Bierut, jak pan Gomułka, czy pan Gierek, czy inni zbrodniarze. Pan Sierow tak samo. Wy się niczym nie różnicie od Sierowa, od tych gwałcicieli, Arturów. Tych wszystkich, którzy wręcz może nie mówmy tutaj o Niemkach, ale wyżywali się na Polkach, na Francuzkach, na wręcz Włoszkach, czy wszystkich krajach, które były pod okupacją niemiecką. To było te wyzwolenie. Wyzwolenie gwałtem. Wyzwolenie od czego? Od rozumu? I wy właśnie uczycie ich tego rozumu lewackiego, bo one się, bo wasze ma, jeżeli jakieś mamy żyją, to na pewno się wstydzą, a jeżeli są za grobu, to na pewno się przewracają w grobie. Bo to nie nazwę, ani to wręcz nazwę Żydo komunistyczną i żydokapitalistyczną, to była bezpieka, bezprawie i tak dalej. Halo? Kto mówi? Aha. Dobra. Każda nielegalna interwencja powinna się skończyć zatrzymaniem obywatelki, mimo wpierdolę. Nie mogę powiedzieć, bo jestem dziennikarzem, ale ty możesz powiedzieć na antenie. I z Platformy. To nie... No, wielka mafia, nawet gorzej niż Nie mafia. bać się napierdalać ich, gdzie popadnie. Bo oni te wszystkie swoje działania robią nielegalnie. Tak naprawdę dziennikarzami się zajmuje. To już jest swoboda. Dziennikarzy. Daj tu. Ja z nim porozmawiam. Dzień dobry. Zresztą związek założyli i nie będziemy.
przyglądać tą bezprawiu, tylko będziemy ich napierdalać jak jako. Ile wlezie. Ale jest tutaj tajemnicą. Ja wiem, jak jest dziennikarzem i to może nagrać sprawę. Dobra, niech pan mówi, mamy dużo jeszcze czasu. Dobra. Niech pan mówi, co się tam dzieje, raczej co pan chce powiedzieć? Tak, wiem, gdzie jest dział dowodu. Ja tam byłem.